Zastanawialiście się kiedyś, co znaczą nazwy samochodów? Bo taki Mercedes GLC to w sumie nic nie znaczy. Ale powiedzmy Citroen Pluriel. Albo, żeby daleko nie szukać, C3 Aircross. Czyli jest tak, stary, czym jeździsz? No ja to jeżdżę powietrznym krzyżem. I weź to teraz przetestuj. Jeszcze się odnieś. No ale spróbuję. Zapraszam. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jak widzieliście przed chwilą, zadanie dzisiaj najprostsze nie jest, no ale w sumie nikt nie pytał i sam sobie je narzuciłem, także postaram sobie jakoś z tym poradzić. No i za chwilę przechodzimy do C3, jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmy Car Vertical. No i jeśli chcielibyście sobie kupić Citroena, ale używanego, tyle że nic o nim nie wiecie. Co wystarczy zrobić? Wchodzicie na stronę carvertical.com, pobieracie raport i dowiadujecie się, że samochód, na który aktualnie patrzycie, co prawda nie był skradziony, ale miał kręcony licznik. Także ja na coś takiego na pewno bym uważał. Co więcej, to auto było uszkodzone i to dwa razy. To, co podoba mi się w raportach Car Verticala, to nie sucha informacja tak, był uszkodzony, tylko możemy zobaczyć zdjęcia z takich uszkodzeń. A to jest kapitalna rzecz, bo ja na przykład lubię zobaczyć konkretnie, co się stało. Z raportu dowiecie się oczywiście całą masę innych rzeczy i pamiętajcie, że klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do C3. Dobra, to jedziemy z tematem i żeby tradycji stało się zadość, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu silnik 1.2 PureTech, który ma oczywiście 3 cylindry. Jednostka ta dysponuje mocą 130 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 230 Nm. Samochód w takiej konfiguracji rozpędzi się maksymalnie do 195 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,1 sekundy. No i pytanie, tylko szczerze, ilu z Was myślało, że wymieniając przed chwilą te dane, 3 cylindry, 1.2, 130 koni, na końcu powiem, że ten samochód do setki przyspiesza w 9 sekund. 9,1, wszystko jedno. Jeśli ma być szczery, to sam się tego nie spodziewałem, ale do tego, jak to jeździ, przejdziemy za chwilę. Otwórzmy bagażnik. A ten dysponuje pojemnością 410 litrów i to jest, jak na tę klasę, naprawdę bardzo godna wartość. I może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale zobaczcie, nie dość, że możemy podnieść półkę, to możemy jeszcze podnieść podłogę. I wtedy w te 410 litrów uwierzyć łatwiej i można powiedzieć, że bagażnik to naprawdę mocna strona tego w sumie niedużego samochodu. A teraz skakujemy na kanapę i zobaczcie, przypominam, że mam 182 cm wzrostu i mieszczę się tutaj praktycznie bez żadnego problemu. Nie dotykam kolanami do fotela kierowcy, stopy bez problemu zmieszczę pod jego fotelem, także pod tym względem jest ok. No zobaczcie, nad głową. Tutaj tego miejsca jest naprawdę cała masa i to jest to miejsce, gdzie mogę odnieść się do słów Aircross, a w zasadzie do R, bo Cross, nie wiem co tu jest z krzyżem, chyba nic, chociaż tutaj ten krzyż to pewnie znaczy jakieś skrzyżowanie czegoś z czymś, ale też w sumie nie wiem czego, ale R, powietrze, już zdecydowanie tak. I może dodam, nie chodzi tylko o to, że mam dużo miejsca nad głową, bo to jest oczywiste, to jest podniesiony samochód. Ale mam na myśli to, że ten samochód jest po prostu bardzo przestronny i ktoś, kto szuka niedużego samochodu, często trafi na takie auta, gdzie będzie czuł się klaustrofobicznie. Ja mam wokół siebie kilka takich najbliższych osób, które często, gdy jeździmy samochodami testowymi, mówią, fajny ten samochód, ale nie mogę go mieć, bo ja się tu czuję bardzo klaustrofobicznie. Tutaj tego nie ma kompletnie. Może to trochę taka dziwna uwaga przy testowaniu samochodów, no ale staram się reagować na to, co słyszę od innych. A to słyszę, więc zwracam Wam na to uwagę. Także R jest. Zobaczcie też na Grześka, 192 cm wzrostu. Z miejscem przed kolanami już tak dobrze nie jest, nawet bym powiedział, że jest źle. No ale nad głową też się zmieścił. Także jak dojedzie, to nie będzie czuł nóg, ale przynajmniej nie będzie bolała go szyja. Zawsze jakiś plus. No i dobra, przeskakujemy do przodu, chociaż ja najpierw jeszcze wyłączę to, czego tu nie cierpię, czyli pyk i start, stop. I to jest coś, co jeśli kupicie ten samochód, będziecie powtarzać praktycznie za każdym razem, jak do niego wejdziecie. A przynajmniej jak go uruchomicie i będziecie jechać i nie będziecie chcieli, żeby to Was non-stop denerwowało. Tu jest oczywiście 3 cylindry i to nie jest nic odkrywczego. 3 cylindrowce mają tak najczęściej, że stoicie na światłach, w sumie dwie strony, bo jak macie
Wyłączony start-stop, działa silnik, to będziecie czuli lekkie wibracje. Tak jest często, tak jest też tutaj. No jak włączycie start-stop, to ten silnik będzie co chwila gasł i się uruchamiał i wtedy będziecie czuli 4 razy takie wibracje podczas uruchamiania. Także w sumie dobrego rozwiązania nie ma, no ale coś trzeba wybrać i ja wybieram wyłączony start-stop. No i w sumie jak już mówię o tych złych rzeczach, to może przy tym zostańmy. I ta, która nie podoba mi się najbardziej, czyli oczywiście obsługa klimatyzacji. Wszystko dotykowe. Chyba nie ma co tego rozwijać, ja tego nie cierpię. Jak oglądacie moje testy, to bardzo dobrze o tym wiecie. Wiem, że też bardzo wielu z Was ma tak samo. Ale też może uwaga, żeby być takim w 100% szczerym. Bo wiem, że sporo osób kieruje się tym, co mówi ktoś na YouTubie. Pamiętajcie jedną rzecz. Ja jeżdżę co tydzień innym samochodem. Ja się do tego wszystkiego co tydzień muszę przyzwyczaić. Czasami mam nawet 2 samochody. A jeszcze mam swój, jeszcze mam służbowy, więc zobaczcie, ile tego jest. I dla mnie, między innymi dlatego, to jest problem. Bo jak kupicie sobie C3, no to nie wiem, tydzień albo nawet miesiąc będziecie się do tego przyzwyczajać, ale się przyzwyczajicie i to będzie normalne. Ja wsiadam w jeden samochód pokrętła, w drugi jakieś przyciski, w trzeci coś takiego, w czwarty jeszcze gorzej jakieś suwaki, więc na pewno też dlatego to mi sprawia problem i ja tego też nie lubię, ale myślę, że nawet gdybym tymi samochodami testowymi nie jeździł, to ja i tak tego bym nie lubił, no ale jak zawsze sprawdźcie to na sobie. Dla mnie to jest lipa. No jeszcze jedna rzecz, to nie ma być samochód jakiejś prestiżowej klasy, a tu jest całe morze piano black. Ja tego też nie umiem zrozumieć, bo nie wiem, spotkaliście się kiedyś z czymś takim, żeby dziennikarz, youtuber, ktoś testujący samochód, albo nawet właściciel powiedział coś takiego: ale sztos, mam ze 2 metry kwadratowe piano black. No ja przynajmniej z czymś takim się nie spotkałem. Wiadomo, co z tym się dzieje, to się rysuje od patrzenia. Także nie wiem, po co to jest, no ale jest. No i ostatnie 2 rzeczy, które mi się nie podobają. Mamy mechaniczny ręczny. Jak ktoś lubi latać bokiem, no to może to jest dla niego plus, ale to jest samochód do jazdy po mieście, do codziennej jazdy po mieście. A co oznacza taki ręczny? Ano mniej więcej tyle, że nie mamy tutaj Auto Hold. Także lipa. No i też mamy Android Auto czy Apple CarPlay, ale one wołają o kabel. Także to też, moim zdaniem, do zmiany. No ale teraz przechodzimy do tego, co w Citroenie C3 Aircross jest najważniejsze, czyli do komfortu. Bo to oczywiście nie jest żadne odkrycie Ameryki, ale może też nie wszyscy wiedzą. Jeśli szukacie samochodu niedużego w tej klasie, to większość aut będzie twarda, często też ciasna, głośna i po prostu dość mało komfortowa. A tu jest zupełnie inaczej. Może to nie jest samochód jakoś świetnie wyciszony, bo w trasie gdzieś tam powyżej 120 robi się tu głośno. No ale czy to jest samochód na trasy? Raczej nie. Natomiast w codziennej jeździe po mieście, te wszystkie dziury, kolejny, jakieś progi zwalniające, to dla tego samochodu nie jest żaden wielki problem. Jeśli lubicie komfort, jeśli lubicie miękkie zawieszenia, ja na przykład nie lubię, ale Wy może lubicie, to jest zdecydowanie samochód dla Was. Bardzo ciężko znaleźć auto w tej klasie i za te pieniądze, które da Wam tak komfortowe zawieszenie. Oczywiście miękkie zawieszenie, wyższy samochód zdecydowanie nie przekłada się na precyzję prowadzenia, na przyjemność prowadzenia, na radość prowadzenia. Ale też bądźmy szczerzy, nie każdy rozumie to samo przez słowa radość prowadzenia. Dla mnie to jest właśnie precyzja, pokonywanie zakrętów, taka zabawa samochodem. Ale dla kogoś właśnie komfort może być tym wyznacznikiem tej radości. Ja to w pełni rozumiem. Także jeśli jesteś taką osobą, to zdecydowanie jest samochód dla Ciebie. Jest tutaj jeden zgrzyt, ale to pamiętajcie, że jest bardzo indywidualne, bo fotele, ja nie wiem dlaczego, ale ja nie mogę się tutaj tak w 100% przypasować, tak żeby mi było bardzo wygodnie, żebym ja o tym zapomniał, rozgościł się, jak to powinno być w Citroenie, nie wiem czemu, ale ja zauważam sam po sobie, że ja się tutaj kręcę. To oznacza po prostu, że nie mogę siąść w 100% wygodnie. Nie wiem czemu, ale pamiętajcie, fotele, tak jak zawieszenie, tak jak muzyka, to jest coś, co dobieramy pod siebie, a nie pod jakiegoś gościa z YouTube'a. Pamiętajcie o tym, bo widzę, że często wiele osób o tym zapomina. Ktoś coś tam powiedział na YouTubie, to dla mnie też będzie dobrze albo źle. No wcale nie. Zwrócę też uwagę na bardzo mały, a w zasadzie bardzo wąski podłokietnik, który mimo tego, że można regulować, nie jest na tej samej wysokości, co podparcie ręki na drzwiach,
co w dłuższej trasie może powodować pewien dyskomfort. Co do samych materiałów, to oczywiście to, czy tutaj to, to jest plastik, fantastik. No ale też nie spodziewajmy się nie wiadomo jakiego wykonania i nie wiadomo jakich materiałów w tej klasie, przynajmniej ja się nie spodziewam. Co do designu, to niech każdy oceni sam. Natomiast to, co dla mnie ważne, to nic tu nie skrzypi, nic nie trzeszczy, no chyba, że będziemy to naciskać, ale w sumie nie wiem, po co to naciskać i po co to niektórzy naciskają, także nie będę tego robił. Pochwalę natomiast zegary, bo one są bardzo proste, ale dzięki temu bardzo czytelne. Dla mnie to jest duży plus, bo dzisiaj, gdzie idziemy w te wszystkie udziwnienia, wszystko jest kosmiczne, całe szczęście tutaj jeszcze nic nie dzwoni, tak jak to ostatnio w samochodach, na przykład w Ioniqu 6, to jak gdy widzę coś takiego prostego, takiego klasycznego, to po prostu od razu mi się cieszy gęba i jest fajnie. Powiem słowo na temat skrzyni. Ona ma 6 biegów. Sprawuje się normalnie. Tutaj ta skrzynia ani nie zachwyca, ani jakoś nie rozczarowuje. To jest silnik 1.2, no to wiadomo. Ale powiedzcie mi, kiedy ostatnio widzieliście skrzynię, którą się, czy biegi, które zmienia się w taki sposób? Ja miałem coś takiego w Yarisie, ale to był Yaris chyba z 2000 roku. Coś takiego. Jak wsiadłem, to powiem szczerze, że w pierwszej chwili nie wiedziałem, jak zmienić bieg, bo już dawno o czymś takim zapomniałem. Taka ciekawostka. To w niczym nie przeszkadza, żeby było jasne. No ale takie nie dzisiejsze. No i na koniec wygląd. To jest rzecz bardzo indywidualna, wiadomo, powiem swoje zdanie. Dla mnie ten samochód z przodu jest bardzo fajny. On jest taki pocieszny, taki radosny. Fajnie się patrzy na to auto z przodu, bo ono jest przyjazne. Natomiast nie mogę tego samego powiedzieć, patrząc na to auto z tyłu. Bo oczywiście nie chodzi mi o to, że ono jest jakieś brzydkie, ale po samochodzie francuskim, po Citroenie, ja spodziewałbym się czegoś fajniejszego. A już na pewno po światłach. No ale jest jak jest. No i dobra, żebyśmy mieli pełną wiedzę, to oczywiście główne pytanie, czyli ile takie cacko kosztuje? Cennik Citroena C3 Aircross rozpoczyna kwota 99 500 zł i właśnie tyle musimy zapłacić za wersję 1.2 PureTech o mocy 110 koni z manualną skrzynią biegów. Dla chętnych na automat z silnikiem 1.2, ale o mocy 130 koni mamy wersję Plus za 109 350 zł lub wersję Max za 116 350 zł. Natomiast miłośnicy diesla, który super, że cały czas jest w ofercie, w tym przypadku to 1.5 o mocy 110 koni, przygotować muszą minimum 109 400 zł lub za wersję Max 118 500 zł. Chyba nie ma co przedłużać. Jak na czasy, w których żyjemy, w których nie ma już tanich samochodów, to to jest jedno z lepiej wycenionych aut, a przynajmniej cena co do tego, co ono oferuje. A co najważniejszego oferuje? Przede wszystkim przestrzeń i komfort. I zapamiętajcie sobie to auto właśnie z tego, jeśli tego szukacie w samochodzie, tej klasy i macie taki budżet, to moim zdaniem nie może Was zabraknąć w salonie Citroena. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym samochodzie, szczególnie jeśli w tym salonie Citroena już byliście. A może macie takie auto, to tym bardziej dajcie nam znać, jak się sprawuje i czy jesteście zadowoleni z wyboru. I też jeśli jesteście zadowoleni z tego filmu, to prośba o łapę do góry, jak nie, to do dołu. To mi się bardzo przydaje, bardzo pomaga. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i oceny. No i właśnie jeszcze do osób, które kanał nie subskrybują, to zróbcie to teraz. Bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.